Arena we Frankfurcie. Eintracht gra z Bayernem Monachium. Witają się z Państwem Andrzej Juskowiak i Tomasz Lach. Szybko składy, a więc gospodarze w bramce Trapp, w obronie Schröck, Zambrano, Anderson i Oczipka. Przed nimi Flum wraz z kapitanem Szweglerem. Dalej Aigner, Rode i Nui. No i z przodu Monachium w bramce Neuer, w obronie kapitan Lam, Boateng, Dante, a także Alaba. Przed tymi zawodnikami Bastian Schweinsteiger. Dalej czwórka piłkarzy. No i kolejno widzimy Thomas Müller, Serdar Shaqiri, Toni Kroos i Franck Ribery. No i z przodu będzie miała wpływ na to, czy że w Bundeslidze będą też równie skutecznie grać. No teraz super! Filip Lam, Thomas Müller. Müller dokładnie, Mandzukic. Piękna bramka Chorwata. 1-0. Zmuszają do takiej sytuacji, jednak no, Thomas Müller miał tutaj bardzo dużo czasu. Poczekał, aż wbiegł najpierw Shaqiri, no i później dobrą pracę wykonał Szwajcar, bo on tutaj zrobił trochę zamieszania i ta piłka trafiła do Mandzukicza, który już wcześniej był dwa razy sam w polu karnym, tylko niedokładnie dogrywali. Jeszcze lepszy sezon niż przed rokiem. Spójrzmy, Franck Ribery, Müller źle trafił w piłkę. Oj, w polu karnym pięciu jego partnerów. Na co zdecyduje się Kroos? Lekkie dośrodkowanie. Dante broni Kevin Trapp. Wydawało się, że padnie. Miałem o Hiroshim Kiyotake, który też bardzo dobre recenzje zbiera w Niemczech z Norymbergi. Uwaga, bramka! Udało się po stałym fragmencie. Aleksander Meyer, ale ten gol. 82. minuta. Stefano Celozzi. Niezła piłka. Okazja! No, gdyby na innych stadionach. Robben. No, to Lam. Szansa nie było spalone. Rafinha właśnie. Thiago. Ribery. Ribery czeka długo, doskonałe podanie i co? Rozpoczyna się ostatnia minuta. Oczipka w kierunku Lakicia. Cóż tu wymyślił Manuel Neuer? Lakic. Szedł to bardzo często albo zewnętrzną częścią stopy. Spójrzmy, Aleksander Meyer przed szansą. Meyer.